Pył spalany z niskiej jakości węgla i śmieci może być bardziej szkodliwy niż ten z lokalnej fabryki czy elektrociepłowni. A dlaczego tak się dzieje? Temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby dokładnie wszystko spalić. A jak szkodliwa jest niska emisja? To postaramy się wyjaśnić w tym odcinku naszego programu. Przypominamy. Niska emisja to wysokie stężenie toksyn, które utrzymują się na poziomie do 40 metrów nad powierzchnią Ziemi. Z tego powodu zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy i przedostają się do żywności. Toksyny pochodzą najczęściej z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, szczególnie tych przestarzałych, które często są nieszczelne i nieefektywne. Także wysokość emitowania ma znaczenie, ponieważ to właśnie emisja z niskich kominów rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy i najbardziej szkodzi okolicznym mieszkańcom. Wiedzą o tym doskonale ci, których sąsiedzi mają bardzo niskie kominy. Wtedy dym, odór i brud mogą dać się we znaki w bardzo widoczny sposób, brudząc elewacje pobliskich domów czy suszące się na sznurze pranie. Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w sobie domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego. Jest ponadto niskokaloryczny, a więc do uzyskania pożądanego ciepła trzeba spalać większe ilości. Jeżeli wszystko jest dopasowane, czyli kocioł do komina, komin do kotła, czy tam do jakiegoś innego urządzenia grzewczego, piecyka, kominka, no, nie można powiedzieć, że emisji nie ma, ale jest on, ta emisja jest znikoma. Jako cech kominiarzy polskich zrobiliśmy badania, które pokazały, że przy dobrze dobranym układzie, czyli piec i komin, mieliśmy poziom emisji 2,5 grama na metr sześcienny. No to jest bardzo mało. Z kolei przy przewymiarowanym kominie, czy za wąskim, powiedzmy, nieczyszczonym kominie, no to ta emisja wzrastała i to nawet dwukrotnie. Największym problemem jest palenie odpadów komunalnych, czyli mówiąc wprost, śmieci. Zdarzają się przypadki palenia śmieciami, choć świadomość społeczna w tym zakresie wzrasta. Ja bym tutaj bardziej powiedział, że nie umiemy palić pieców. A co zawiera dym i pył? W dymie i pyle znajdziemy bardzo wiele szkodliwych dla organizmu człowieka substancji. Tlenki węgla, tlenki siarki i azotu, groźne związki chloru i fluoru, metale ciężkie, rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, dioksyny, furany, pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami. A czym grozi niska emisja? O to zapytaliśmy lekarza. W mojej praktyce lekarskiej często spotykamy się z chorobami, które są chorobami płuc, które są powodowane przez zanieczyszczenia środowiska. Obecnie dość dużym problemem, ale który się szczególnie ujawnia w okresie zimowym, jesienno-zimowym, kiedy właśnie pali się dużo w piecach. Pojawiają się te pyły zawieszone. Szczególnie groźne są te, które są bardzo drobne, gdyż trudno je jakby odprztusić, jeżeli dostają się już do dróg oddechowych. Te właśnie najdrobniejsze wnikają aż do samych pęcherzyków płucnych, dostają się do krwioobiegu, no i z krwią rozprowadzane są jakby po całym organizmie. Także to nie tylko płuca cierpią, ale również inne narządy. Ale płuca oskrzela są tutaj jakby na takiej pierwszej linii frontu, stąd najwięcej właśnie jakichś takich niekorzystnych zjawisk, schorzeń ujawnia się oddychając takim zanieczyszczonym powietrzem. W naszej praktyce pulmonologicznej taką najczęstszą chorobą wynikającą z zanieczyszczenia powietrza jest tak zwana POHP, czyli przewlekoobturacyjna choroba płuc. Jest to choroba, która występuje głównie u palaczy. I tak się właśnie wydawało, że właściwie osoby niepalące to na nią nie zapadają. Natomiast ze względu na jakość, no złą jakość powietrza właśnie w tym okresie jesienno-zimowym w dużych miastach,
ale nie tylko, również w takich obszarach wiejskich, gdzie by się wydawało, że no tam powietrze jest, powinno być dużo lepsze. Tam zdarzają się właśnie te zachorowania, nie ujawniają się jakby od razu. Jest to proces długotrwały i wieloletni, natomiast wystąpienie tej choroby jakby prowadzi już do nieodwracalnych następstw i konsekwencji. I nawet jakby stosowanie tego leczenia, ono tylko może w jakimś tam stopniu opóźnić pogorszenie, może opóźnić jakieś niekorzystne następstwa. No niemniej choroba prowadzi do znacznego pogorszenia, do pogorszenia stanu zdrowia i nawet do zgonu. Jakość powietrza ma tutaj kolosalne znaczenie w jakiejś takiej naszej higienie życia codziennego. Prawda? To nie jest tylko odpowiednie pożywienie, to nie jest tylko czysta woda, ale przede wszystkim też powietrze, które wdychamy, prawda, z każdym naszym oddechem. To powoduje, że po wielu latach może się objawić właśnie POHP, czy ta astma skrzelowa, z takimi właśnie już następstwami nieodwracalnymi, praktycznie nie do wyleczenia. I co ważne jeszcze, na pewno wejście w życie nowej ustawy śmieciowej zrobiło sporo dobrego, bo w systemie przyjmowania odpadów pojawiło się około 20% śmieci więcej niż dotychczas. I to jest to, co do tej pory wyrzucano do lasu albo spalano w domu. Problem jednak pozostał, bo nadal sporo osób pali śmieci w domowych kotłowniach czy piecach i nie wie, że tak truje siebie, najbliższych sąsiadów, a może nawet doprowadzić do tragedii. Zimy mamy łagodniejsze, nie mamy mrozów po kilkanaście stopni. Każdy chce na tym opale zaoszczędzić. Zamykamy te urządzenia grzewcze, nie dopuszczamy powietrza, trzymamy niskie temperatury. To się z kolei w kominie skrapla, powstaje nam ta sadza tak zwana mazista, która mało że jest nie do usunięcia normalnymi metodami przy czyszczeniu. To jeszcze jest bardzo niebezpieczne, bo przy zapaleniu się takiej sadzy temperatura wewnątrz przewodów może przekroczyć nawet 1000 stopni Celsjusza. I w drastycznych przypadkach może dojść do zaczopowania komina, rozerwania, czyli no tak jak wybuchu bomby. Tymczasem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu problemem zmniejszania niskiej emisji zajmuje się już od dobrych kilku lat. Dzięki współpracy z ECO, samorządowcami i mieszkańcami na Opolszczyźnie już jest znacznie lepiej. Historycznie patrząc, Wojewódzki Fundusz od lat wspiera zadania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. I w latach 2013-2014 realizowaliśmy program udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska pod nazwą KAWKA. W ramach programu zrealizowaliśmy zadania mające na celu ograniczenie emisji pyłów i gazów oraz ograniczenie emisji CO2. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Był to program dotacyjny. Udzieliliśmy aż ponad 1 100 000 zł dotacji z własnych środków i 8,5 miliona ze środków Narodowego Funduszu. W przypadku ECO i kominów o wysokości przekraczającej 100 metrów nie możemy mówić o niskiej emisji. Po drugie, faktycznie nasza firma wypełnia wszelkie, nawet wychodzi naprzeciw wszelkim standardom emisyjnym. Filtry, które mamy zamontowane, mimo że palimy węglem, one zatrzymują ponad 99% pyłu, który wydostawałby się normalnie z procesu spalania, powstaje, wydostawałby się do powietrza. W maju zakończyliśmy program KAWKA, oddaliśmy to użytku ostatni budynek, który skorzystał z pieniędzy z tego programu. Myśmy razem z WFOS-iem ten program koordynowali. Program KAWKA dedykowany był dla JST, miejskich i gminnych spółek komunalnych, a beneficjentami ostatecznymi były osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Osiągnięto cel programu poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery na poziomie 4600 mg na rok oraz ograniczenie emisji pyłów na poziomie 57 mg na rok.
90% środków można było uzyskać na m.in. przyłączenie do sieci. No i dużo osób z tego skorzystało i faktycznie zlikwidowaliśmy 514 źródeł węglowych w ramach programu. Kluczem było nie tylko dobra oferta, dobry produkt w zamian za ogrzewanie węglowe, ale też przede wszystkim bardzo ważne dofinansowanie zewnętrzne, aby tym ludziom pomóc po prostu podjąć decyzję. W latach 2015-16 Wojewódzki Fundusz realizował program prosumenta opolskiego ze środków własnych. Był to program przeznaczony do osób fizycznych, które realizowały inwestycje polegające na zakupie i montażu OZE. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Udzieliliśmy aż 420 dotacji w łącznej kwocie ponad 3 300 000 zł, a realizację inwestycji w regionie osiągnęła poziom 12 milionów złotych. Osiągnięto efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery na poziomie 1254 megagramy na rok. Mimo takich działań i osiągniętych już efektów, mamy jeszcze wiele do zrobienia w przeciwdziałaniu niskiej emisji. Zarówno skupienie się na tą ekologią wynikającą ze spalania dobrej jakości węglem, a nie tym kiepskim, z unikania spalania śmieci, stosowania filtrów cząstek stałych w samochodach diesla, to wszystko ma sens. Ten mój optymizm, który był podobny jak pana, niestety zburzył ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdziła, że w Polsce 5 lat temu 33 miasta były miasta, które należały do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. W tej chwili, po tych latach, wydawałoby się walki ze smogiem, jest ich 36. Wobec tego robimy coś, ale jest to absolutnie stanowczo za mało. I rzeczywiście, niskiej emisji powinniśmy i musimy przeciwdziałać, aby chronić środowisko, a przede wszystkim jego mieszkańców. Wprawdzie są tacy, co przekonują, że to sporo kosztuje, tymczasem zapominają o najważniejszym, że nasze zdrowie i życie naszych dzieci jest bezcenne. A jak starają się przekonywać mieszkańców regionu i wzbogacać ich wiedzę doradcy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i wiele organizacji pozarządowych? O tym opowiemy w kolejnym odcinku naszego programu zatytułowanym Niska emisja, świadomość wciąż niska. Serdecznie zapraszamy.